Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale kryptomanii.com.pl i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz do zaglądania na naszą stronę internetową o tej samej nazwie kryptomanii.com.pl, gdzie zajmujemy się tematami kryptowalut, metodą wydobycia proof of stake, metodą wydobycia tak samo przez masternodę i znajdziecie wiele ciekawych innych informacji na temat różnych kryptowalut, puli, gdzie można kopać, stakować taką metodą proof of stake lub masternodami. Także zapraszam do czytania i zaglądania na naszą stronę. A dzisiaj będzie temat taki, bo już parę osób do mnie pisało, bo jest airdrop na library i też polecają osoby te library i mówią, że i na przykład nie wszyscy poleceni wchodzą, bo na przykład jest za poleconego 20 LBC. I plus to, że jak on zasubskrybuje minimum 5 kanałów, to jeszcze dostanie on i ta osoba, która poleca po 30 library, no to, że tego nie dostajecie, bo rozkminiliśmy to i jest właśnie jeden właśnie taki problem, że przy rejestracji, jeżeli polecacie to library osobom, jest popełniany jeden błąd, ale Wam pokażę jaki, żeby go pominąć i żeby wszystkie osoby, którą polecacie, żeby i wy, i oni mieli z tego jakiś, powiedzmy, ten profit, czyli z tego airdropa. Także zaraz Wam pokażę, o co mniej więcej chodzi. Wejdę w naszą zakładkę library i tutaj mamy, proszę bardzo, tak się pokazuje. I sporo osób robi skip albo u górny prostokącik sig in robi. I tu jest właśnie pierwszy błąd popełniony, bo trzeba kliknąć w zielony Create Account i wtedy podać maila swojego i continue. I wtedy na 100%, jeżeli osoba później jeszcze potwierdzi maila, potwierdzi numer, ewentualnie telefonu, jeżeli będzie chciała bardziej zweryfikować się, to wtedy ta osoba polecona już będzie pod Wami i dostaniecie z tego tytułu 20 LBC, plus jeżeli ta osoba Wasza polecona zasubskrybuje 5 kanałów, to dostaniecie Wy i ta osoba jeszcze dodatkowo 30 LBC, no to tu jest popełniany błąd. Cofnę się jeszcze raz tutaj, bo sporo ludzi właśnie tutaj wchodzi, widzi, nic nie widzi, nie? I robi skip i od razu wchodzi na kanał danej osoby i wtedy, jeżeli chciałby się zarejestrować, to pomija cały ten system airdropowy. I tak to wygląda. I wtedy, jak się zarejestruje wtedy z takiego modelu, to po prostu ewentualnie może być tylko jedynie followersem waszym. A już nie będzie osobą taką z polecenia, żeby w tym airdropie brać udział. Także pamiętajcie o tym, mówcie swoim osobom poleconym, żeby nie popełniały takiego błędu. Bo i wy na tym zyskacie, i oni na tym zyskają, także dziękuję bardzo za wysłuchanie i wrócę jeszcze raz na naszą stronę internetową. Także zapraszam jeszcze raz serdecznie do wysłuchania i do library, bo fajny temat, sporo wpada LBC. Wydaje nam się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa i konkurencyjna platforma co do dla YouTube'a. Także w sumie warto i czytajcie na naszej stronie wszelkie artykuły. Jak widzicie, mamy sporo różnych puli stackowych, gdzie można działać. Ja jeszcze odpowiem na jedno pytanie, że parę osób, gdzie stackować tego Rapidsa zdobywanego darmowo na Telegramie, to możecie go na StakeCube dać. Jest na MyCoinTelegram Full Stacku i jeszcze jest, jak dobrze, Stake of Stake. Stake. Jest w czterech pulach, tam możecie wrzucać tego Rapidsa zdobywanego darmowo na Telegramie, gdzie na naszym kanale jest o tym filmik. To są cztery pule, ale bardziej z polecanych puli do Rapidsa RPD, czyli jest polecany StakeCube, Fullstack i ewentualnie możecie jeszcze próbować, bo można w sumie sobie przelewać na wszystkie cztery, nie? To nie ma różnicy, można mieć trochę tu tego Rapidsa zdobytego, trochę tu. Także warto też tam brać udział w tym Telegramie i codziennie zrzuty są, deszcz taki zazwany leci, wystarczy komentować tam
brać udział w komentarzach i codziennie coś się zbiera. Także oglądajcie też ten filmik. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego filmu. Hej!